Witam was w kolejnym odcinku z New Worlda. Nowa postać ma być to healer. Będę pod tym kątem tą postać robił, tak jak już wiele razy mówiłem. Gdzieś tam na początku tej serii. Bo nie byłem pewny, ale tak, mam jednego DPS-a, który jest nawet dosyć dobry. Czy bardzo dobry, to się okaże. A na pewno tutaj będę chciał zrobić sobie inną postać, dlatego będę starał się tutaj robić healera. Jest to kolejna taka forma postaci, którą lubię. Tak naprawdę lubię postać, która jest DPS-em i healerem jednocześnie. Nie wiem, czy tutaj to jest możliwe, jeżeli chodzi o wykonanie w tej grze. Myślę, że tak. Musiałbym po prostu inną broń, jaką drugą wziąć chyba, niż tą rękawicę próżni, ale z tego, co mi się wydaje, najczęstsze połączenie tutaj u healera to właśnie jest ta rękawica próżni. Nie wiem dlaczego, ale będę chciał tak to ogarnąć. Zastanawiam się, jakby to było, gdybym nosił dwie różdżki, jedną z ogniem, druga do leczenia. To byłoby ciekawe rozwiązanie. W sumie godne do przemyślenia. A teraz tutaj po prezenty po prostu przeciąłem te podarki, które spadły i gdzieś tutaj się zapodziały. I zagubiony podarek. Zbieram ze względu na event. No, a tak naprawdę biegnę tutaj, żeby zrobić misję. I tutaj mamy, znowu zaczyna mi coś tutaj przycinać. Nie wiem, czy na filmie to będzie widoczne, czy tylko w grze, bo sprawiłem, żeby OBS miał pierwszeństwo, żeby miał troszeczkę wyższy priorytet, więc myślę, że może grafika tam będzie płynniejsza. Jest to troszeczkę dla mnie dziwne, bo jak gram, to nie mam tych problemów. Teraz... No chyba, że chodzi o to, że nagrywam. I stąd te problemy się brały, ale ustawiłem. Aha, wiem, co się mogło wydarzyć jeszcze. Ale to trochę bez sensu by było. A z drugiej strony, takie przypadki często się też zdarzały. Nie tylko w New Worldzie, że po aktualizacji gry, a przed nagrywaniem w sumie odcinka wcześniejszego, bo nagrywam dwa z rzędu, zrobiłem aktualizację właśnie ze względu na ten nowy event, który się pojawił. No, tak w ogóle to trzeba było zrobić aktualizację, bo inaczej by nie można było grać. No i po aktualizacjach czasem się takie rzeczy dziwne dzieją. Nie wiem, będę musiał to chyba jednak bardziej sprawdzić, co tutaj się podziało, zadziało, że takie rzeczy się dzieją i tutaj przycina grę. To tak sporo, bym powiedział czasami. A już się tak cieszyłem, że mi ta gra bardzo płynnie chodzi ostatnimi czasy. Bo chodziła elegancko, więc nie wiem, co się wydarzyło. Co ja mam zrobić? Użyj kapliczki ducha opcjonalnie. Aha. To chodzi, że mam to przeczytać. Bunt zwierząt. Ważna wiadomość do forum furmanów i tragarzy. To chyba nie o to chodziło. Jestem w Koryncie. Czy nie jestem w Koryncie? No jestem. I to jestem w punkcie, w którym powinienem być. Teoretycznie... Chyba, że chodziło, że mam przez tą bramę przejść. I wtedy to się zaliczy, no nie wiem. Trochę bez sensu. Poszukaj w żelaznej warowni informacji o zaginionej daninie od Medei. Dobra, mam poszukać jakiejś informacji tutaj gdzieś. No dobrze, to szukam. Choć czytałem już jakąś tutaj informację, to może jeszcze gdzieś jakieś będą. Bunt zwierząt. Cztery informacje są.
tutaj tego co widzę odnośnie tej części tego buntu zwierząt. O, tu coś jeszcze jest. Może to o to chodzi. Dla jednego skarb, dla drugiego. O, może to. Dla jednego skarb, dla drugiego. Szaga, szamgar. Ty pływający szczurze. Jak idą badania? Wciąż starasz się wyznaczyć bezpieczną trasę przez burze otaczające wyspę? Od lat ci powtarzam, że musisz zapuścić korzenie i założyć rodzinę. Chociaż z drugiej strony, jeśli byś mnie posłuchał, nie znajdowałbyś już więcej łupów we wrakach statków. Czyli nie udałoby mi się już niczego od ciebie wygrać. W takim razie nie schodź jeszcze na ląd, dobra? Nie wiem, gdzie teraz jesteś, ale przekażę ten list przez jednego z moich handlarzy, który wybiera się na nie niespokojne brzegi. Zawsze wolałeś tamtejsze prądy. Uważaj na pogodę. Wkrótce się spotkamy. Dobra, to raczej nie ta informacja mnie interesowała. A, dobra. Leovix Silva. You made it. I almost got you, comrade. Did you find anything in the Iron Keep? Ah, so there was correspondence from Medea. Good heavens. She never received the tribute. She is most displeased. Monk. If Medea is responsible for this curse, I fear it will only get worse. That sorceress is ruthless in a way these people simply do not understand. Those tributes are dear to her. Okay. Myślisz, że to ona za wszystkim stoi? I don't know. But this is precisely why Medea entrusted the Iron Rose with the responsibility for the tribute. The company has never failed to honor a contract. And now the damned speaker has tarnished our reputation. Rozmawiałeś? No. The bastard wouldn't see me, of course. And now, I'd only bash his face in. This is all the proof we need, however. You should confront him. If he denies it, call me for the bashing. Okej, przyjmuję zadanie. Their lies and betrayal shall be exposed, and their empire shall decay and fall before our righteous might. Okej. Dalej mi się to nie podoba, że Medea nie gada po polsku. Lis Medei, mówcy wiatru. Cudowna sterta podarków. Czyli zimowe żetony. Tak, one są potrzebne. Żeby zdobywać takie właśnie przedmioty. Za to można kupić. O, właśnie takie przedmioty. Tak to miałem powiedzieć. Jak będzie chwilka, to wam gdzieś to pokażę. Ale wiem, że coś chciałem za to kupić, kiedy zeszłą zimę, ale nie uzbierałem wystarczającej ilości. To nie pamiętam, co to było. Ale coś, co mi się podobało.
Pact vitae aeternum. Francis Turner. Ah, the hero who restored our windmills returns from the field. Gratitude is in short supply in Corinth these days, but I, for one, salute your courage. Przychodzę w sprawie daniny. Ah, as I've said countless times now, we've sent the damned tribute. We can't always guarantee the caravan's safety. And if that vicious sorceress wants a war over this, we should give her one. A więc co ty wszystko zaplanowałeś? Of course not. The town wants to continue appeasing Medea. So I've tried. Even now, if we can recover the tribute, I'll send it. You can help. Talk to Captain DuPont. He'll give you the details. Okej. Marcel Dupont. All right, slow down, hero. Everyone's mad about this stolen tribute, and I bet you're here to volunteer to go after it, huh? But reclaiming those goods won't be a walk on the beach. The pirates that hit us are a tough crew. Piraci, którzy na nas napadli, to twarda ekipa. Po prostu powiedz mi, gdzie ich znaleźć. There are a few pirate dens in Windsweald, but it was the Buccaneer Creek bastards that took the tribute. Word is those pirates are lost now. So I'm not going after them. But you're the hero. So you go. My prawdziwy hero, coż? Tak. Zdecydowanie. Z Leopsilvą mam pogadać, czyli wracamy. I already heard that weasel DuPont let the tribute get stolen by pirates. Never would have happened with the Iron Rose. Now we're all paying the price, aren't we? Okay. Wow, 16 level. Those who cross her. But I don't think she'd do this. Unleash a curse on all of Windsworth? Punish innocents? That's cruel even for her. I'm not even sure she has such power. Zatem nie musimy odzyskiwać daniny. I don't know. But it can't hurt. If Medea is not responsible for the curse, we could use her help. But truth be told, I need a drink and about a week of sleep. I wouldn't make a good comrade in arms right now. Nie przejmuj się, zrobię to w pojedynkę. We've tangled with the Buccaneer Creek pirates. They're crafty. If you're going alone, always smart to set up a camp. There's a good spot near the pirates' den. I'll be at the tavern. Strength be with you, soldier. Okej, okay, przyjmuję to zadanie i lecimy. Dobra, tam są piraci, tam mam trójeczki, czwóreczkę jakąś, więc może to. A tu mam coś do oddania, widzicie, no to może jednak pójdę gdzieś tam.
Daj gałązkę Pryi. Daj gałązkę Utkarszowi. Udaj się do grobowiec Kanana i znajdź zaginiony archeologów. Poziom 7. Może tak, cele i nie odległość, ale poziom trudności niech będzie dla mnie tutaj wyznacznikiem. Los i wspaniały świat, 3. Potem 4. Coś mi tu nie pasuje. A jednak zmienia się coś. Gotowe do zakończenia. Króliki, potrzebni łowcy. Dobra, królików zrobiłem wystarczająco dużo. Pozabijałem, oskurowałem, co mi się na pewno przydało. No i dobrze, lecimy. A tak w ogóle? Ile mam kasiurki? 892, czyli nic. Malutko bardzo, nawet tysiaka nie ma. Więc tak naprawdę 10 razy tyle ponad potrzebuję, żeby kupić dom. A to nawet dobrze, bo i tak tutaj nie miałem zamiaru kupować. W dobrym kierunku biegnę, tak jest. Ale dalej nie rozumiem, dlaczego mi tutaj pokazuje jedynkę, skoro to jest poziom 12, a to było z niższych leveli. Chciałem, że mi będzie przynajmniej pokazywało, nie? Tutaj cyferki. Chyba, że tutaj można coś zmienić, żeby pokazywało jakoś trochę inaczej, no nie wiem. Metrów, 78, 68, 58, 47. No i mamy go. Czytam ją. Where has my zeal gone? I used to be thrilled to tend the crops, to share my food with others, but now it feels empty. Seems like I've seen all there is to see. Done all there is to do. Ja odnajduję entuzjazm w cieniu drzewach. Weź tę gałązkę. The light in the stem. It looks like it's dancing. Oh, is it responding to my voice? That's cheeky. I couldn't take this from you, but you should keep such a wonder safe. Take this. Dobra, i teraz kolejna trójeczka jest tam. No to lecę. Ktoś tu zbiera drewno.
A weźmy, zbiorę sobie indyka. O, coś, co powinienem zebrać chyba. O, nawet więcej. Mamy misję. To nie jest chyba ta trójka. Schowek z zapasami. Lecimy dalej z tymi zapasami. Już se pozbieram, a co tam? W końcu to jest jakaś misja związana. Ona jest chyba z miastem. Przy okazji czwórkę zrobię. Opowieść o wiatrochronie. Tego czytał, no ale jak będziecie chcieli, to powiedzcie, napiszcie, to poczytam wam te informacje. To ja mówiłem, na pewno będę chciał to poczytać, ale wszystko w swoim czasie. Wykopaliska, dzień 15. Mamy czwórkę tutaj, trójkę tam. Świetnie, że te misje są dosyć blisko. Okej, czwóreczkę mam zrobioną. No to trzecia. Of the ancients, crossed the sands of brimstone by foot, and yet the world is still closed to me. I found no answers, only more questions. What is the point of searching anymore? No właśnie, na co to wszystko? End? Niech natura będzie twoją odpowiedzią. Weź gałązkę cienia drzewa. Oh, what odd flora. It appears to be calling out to me. I... Oh. I've forgotten to be present for nature's beauty. Thank you, kind traveler. Take this as a token of my appreciation. Keep your light shining. Okay. Dobra, mamy misje dwie zrobione. Zbadaj teren w pobliżu siedliska piratów w Zatoce Korsarza. Ale to zanim to zrobię, to najpierw pójdę tutaj. Mamy wojnę. Znaczy nie ja, ale... Jakaś wojna się tutaj... ogarnia chyba. Gonią mnie, gonią, gonią i dogonić nie mogą. Oj, co się dzieje? A, bo tu są
jest ekspedycja. Wykopaliska Amrine. Biegnij, Forest, biegnij! Tak, tutaj wojna się przyda, bo tu widzę przymierza flagi, więc można by tutaj zdecydowanie zmienić je na fioletowe zamiast żółte, związane z syndykatem. Co, nie będę mógł tam wejść, czy jak? Bo widzę brama zamknięta. O co chodzi? Czy się otworzy może? Przejmij punkt kontrolny. Ej, jest wojna i nic nie mogę zrobić, tak? A ja tam mam misję do oddania. Czy może można wejść jakąś inną stroną? No tego się nie spodziewałem, jak mam być szczery. Tablica wojenna. Tak, tam się biją. Aby wejść, musisz mieć aktywne oznaczenie PvP. Przymierze z maruderami tutaj się bije, z tego co widzę, i chyba przymierze wygrywa. Tak wygląda tutaj ten punkt. Zaraz sobie to zobaczę z drugiej strony. Może faktycznie gdzieś zaraz wejdę. No bo to jest trochę bez sensu, że ja nie mogę oddać misji, dopóki nie skończy się wojna. Czy tam walka jakaś, no po prostu. Jeszcze trochę zostało maruderom, żeby to... O, już prawie. Oj, pyk. No i co, i jeszcze godzina jest do tego, do czego? Może przełączę na PvP i tam wejdę. Ciekawe, co się stanie. Tak, mam niski level, więc na pewno mi podniesie level do tego, który tam mają. Ewentualnie do 60 tylko. Ja tylko misję chcę oddać. Jak to się zmieniało? Nie tutaj. Nie. Też nie. Dobra, powiem tak, nie wiem, gdzie to się robi. A z tą misją... Ej, ale czekajcie. Teraz mi pokazuje, że tam mam pobiec. A ewidentnie... Czy by
Chyba, że to jest jak... Aha, bo mam i tu misję do oddania. Czegoś tu nie czaję. Ale dobra, niech będzie. Konopie. I żniwa na 25 level wpadły. Biegnij, biegnij. Wiecie, to bym tu od razu biegnął do tego, do osady, a nie do fortu. No cóż, tak czasem bywa, no. Prezenciki. Już mnie gonią, no ale to nic. Blisko jestem fortu, nie fortu, tylko miasta. Osady dokładniej. Już raczej za mną nie pobiegną. Przynajmniej niedaleko. Prezencik zagubiony. No jesteśmy w osadzie. Prawie. No i minęło już 33 minuty. To oznacza, że odcinek się też skończył. Więc na dzisiaj to tyle. Ogarniemy resztę później, czyli w następnym odcinku. A wy pamiętajcie, lajkujcie, komentujcie i udostępniajcie wszystko, co tam uważacie, że warto udostępnić, jeżeli chodzi o materiał na kanale. No i bardzo bym prosił o te lajki gdzieś tam. I oczywiście bardzo, bardzo wam wszystkim dziękuję. Piszcie też, co myślicie o tej akcji całej z tą świąteczną. To już końcówka. To jest chyba ostatni odcinek, który wyszedł 1 stycznia. To prawdopodobnie oglądacie, to jest właśnie 1 stycznia, czyli nowy rok. Więc możecie też śmiało napisać, co myślicie o takich akcjach, które czasem dają więcej kontentu. Tym razem były to 4 dodatkowe gry. Trochę czasu mi to zajęło, zanim to zorganizowałem i zrobiłem. Ale fajnie, że się mi udało nie robić tylko jednej gry, tylko od razu 4. Co prawda tych odcinków było tak naprawdę tak po 7 średnio z każdej gry, no ale zawsze to coś. 7 odcinków to macie tak naprawdę 3,5 godziny materiału razy 4, no to macie 14 godzin oglądania, jak dobrze liczę. Okej. Na tyle to dzisiaj. Tyle. Ja już nie wiem, co gadam. Na dzisiaj to tyle. Życzę wam miłego wieczoru i do zobaczenia. Cześć.